Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Wracam z wyzwaniem Czarnej Wdowy. To już chyba jest nasz 12 odcinek, moi drodzy, także idziemy jak burza po prostu. Kamila sobie tutaj biega, mamy niedzielę, godzinę tam prawie w pół do dziewiątej, no ona tutaj wiecie, strata po mężu i tak dalej, i tak dalej. No niestety musimy to jakoś przeczekać. A co mi się stało, jakbyśmy mrocznego kosiarza zamordowali albo zabili? Co by się stało? I może spróbujemy? To będzie taka wisienka na torcie, gdzie jest nasz... Ej, Antoni, tu jest nasz kosmita. Dobra, nieprzystępny. No nie wiem, on jest przystępny. Ty sobie, Kamila, leć. Na pewno się wykąpiesz, zjesz sobie coś i jeszcze bym chciała bardzo, żebyś umiejętność sobie troszkę... Kamila czuje się, jakby ktoś przejął kontrolę nad jej życiem, to się wreszcie spełnić marzenia. Może ktoś, kto kontroluje jej życie, sprawi do tego... Co? Co? Nieważne, weź sobie prysznic, to jest... Podczas rozmów w pubie Finchwick często pada twoje imię. Wpadnie tam czasem. Czy to jest zaproszenie? Aha, to jest obawa jakaś. Obawa przed niespełnieniem marzeń. Kamila czuje brak spełnienia i satysfakcji swojego życia. Co jakiś czas będzie czuwać niezadowolenie z kierunku, w którym podąża. Dziwne to. Dobra. Ale weź tu się uczyść. Później... Weź resztki. Czy dzieje się dzisiaj coś ciekawego na tym simowym świecie? Dzisiaj mamy zimową fiestę. To nieźle. Co tu ma? Ja bym poszła, ponieważ ogólnie ten festiwal światła mi bardzo korci, żeby tam iść, tylko o której on się godzinie zaczyna? Od 18. No sobie go pójdziemy, no to już nie będzie w tym odcinku. Ale bym sobie naprawdę z chęcią na niego poszła. No mam tę zimową fiestę. O, tak się... Czekajcie, na pewno zimowa fiesta? Och. Dobra. Jest to głupia, okej? Okay? Dobra, nie widziałam tego. Ach. No. Ach, udajmy, że tego nie było. Więc tak, Kamila, chodź sobie coś zjesz. Festiwal młodości, no ale na dzieciaki to raczej tam nie chcemy iść. I ja bym chciała, żebyś sobie jeszcze tą charyzmę troszkę podbiła. Może do tego 9 poziomu by było fajnie, jakbyś to zrobiła. Okej. Okay. No, dobra. I ja powiem wam, że ja bym chciała, żeby ona sobie w ogóle gdzieś poszła. Jakby już szukać kolejnego, wiecie, tutaj kandydata na naszego męża. Co nie? Chodźmy na pchli targ. Nie chcę iść z tobą na pchli targ. My pójdziemy sobie do spa. To jest mój plan. Ona musi sobie zjeść. A to też troszkę potrwa. Okej, okay, ja już po tobie posprzątam, nie? Idź sobie poczuć tą umiejętność, bijmy ją na ten najwyższy poziom. I wtedy sobie skoczymy. Chociaż już mamy 12. Ile, który ty masz tu procent? Halo? 71, oj, może być ciężko. To może niech do drugiej tak popróbuje i sobie później pójdziemy. No wiecie, już chcę poznać kogoś tam interesującego w miarę. Wiecie, chociaż się zaprzyjaźnię, żeby to później szło troszkę szybciej. A skoro mamy zimę, to już fajnie by było, wiecie co, jechać na takie fajne miejsce, w góry Komorabi, nie? To by było fajne. Okej. Okay. Do trzeciej, który... 79, uhuhu. No idzie coraz wolniej niestety, ale nic z tym nie zrobimy. To chodźmy sobie, w sensie jedźmy do naszego miejsca docelowego. Ogólnie pobrałam sobie z galerii to spa, bo stwierdziłam, że nie chcę tego, co wiecie, dochodzi z tymi akcesoriami, tylko właśnie, żeby było, wiecie, coś tam innego. O, to jest to. To jest to. Tak, to jest to. To chodź sama. No, właśnie chciałam, żeby wiecie, jednak było coś innego, no bo tamto to bardzo często pewnie mogliście widzieć albo sami w swojej grze, albo właśnie w grze po prostu tam innych Sims YouTuberów, że tak powiem.
Dlatego, no wiecie, zawsze coś nowego, a to są chyba siłownia i spa, także dwa w jednym. Czego chcieć więcej? No i przede wszystkim tu będą simy. Tu muszą być simy. Bo stwierdziłam, że wiecie, jak szybko idziemy ostatnio, wiecie, z tymi ślubami i z tym wszystkim, dlatego chyba troszkę trzeba zwolnić, chociaż nie wiem, to takie szybkie tempo się chyba lepiej ogląda niż właśnie takie wolniejsze, no ale... Ach, czy mógłbyś się mi szybciej załadować? No dziękuję. Widzisz, jak chcesz, to potrafisz. No i tak to lekcja jogi zaczyna się, zaczęliśmy. Może chodźmy sobie na jogę, co ty na to? Co ty na to, moja droga? Okej, okay, my chciała, żebyście się dzisiaj jeszcze z podcastem, mam to niemal za 5 godzin, to nie wiem. Ej, niech ona sobie pójdzie. Mamy pieniądze, trzeba je... trzeba się tych pieniędzy pozbywać, nie oszukujmy się. Mam prawie 200 tysięcy simoleonów, także... Idzie nam okej. Okay. Idziesz na te zajęcia? Idziesz. Albo nie idziesz. No chodź, jeszcze zdążysz może. Halo? O nie, nie zdążyliśmy. Chodź sobie poćwiczyć jogę. A czemu ty nie możesz tu wejść? A tu? Ej, ale dziwne, czemu tam nie mogłaś? A co, w ogóle nie możesz tu wejść, bo oni mają co ćwiczenia z jogi? Ale słabe. To bardzo. Gdzie sobie pójdziemy? Tu już nie ma nic. Dobra, tu jest taka strefa, no typowo siłownia, to nas nie interesuje. Tak myślę. Masaż stóp. A weź sobie. Kasandra Ćwir. O, już pracujesz? Poddaj się masażowi. Później weźmy na przykład jakieś kamieniami. Na przykład przez Ewę. Dawaj. Czy ty się przebierzesz, czy tak będziesz cały czas w tej kurce chodzić? Tak trochę słabo. Ej, no ale przebierz się, no. Kurczę, czekaj. Tu chyba muszę kliknąć, nie? Przebierz się w ręcznik. I później sobie poddaj się masażowi kamieniami. Tu na przykład... Uj, uj, boli, boli. Jesteś za bardzo spięta chyba, wiesz? Tylko dlaczego jesteś taka spięta? O, to jest pytanie. Podobało się? Chyba. Chyba się podobało. Dobra. Chodź tu. O. Patrzcie, patrzcie. Jakiś famed anal 18-latek, to nas nie interesuje. Ale wiesz co, byś mogła się w sumie z nimi zapoznać. Okradnie, oj. Wesołe zapoznanie. To ci się, moja droga, przyda. Będziemy mieć kogo zapraszać na ślub. Ej, ale wiecie co, ja bym chciała sprawdzić, jak to wygląda z perspektywy, mówcie. Czy tu serio coś widać? Oj. A, patrzcie, nie widać. Do góry, nie? Oj, 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 rozbawiło mnie to. Dobra, nie będziemy się z niej śmiać. Tutaj jest masowana. Patrzcie. Jak pięknie. No musi, musi, wiecie, być w formie. Musi sobie troszkę odpoczywać. Zresztą stać ją na to. To czemu, wiecie, ma rezygnować z takich przyjemności? Sama mi się przyszła na masaż. Dobra, się później z nią zapoznaj i może jakiegoś jeszcze gościa sobie z nią się zapoznaj też. Przyjazne, wesołe zapoznanie. Ile ci godzin zostało? 3 godzinki, no to jeszcze trochę, to przyspieszę. Czy mamy tutaj jakiegoś pana? Czy nie mamy żadnego pana? Okej, a tu... Tu mamy jakiegoś pan, druga rzędna gwiazda, to nie chcę. Chodź, znowu przyjazne zapoznanie. Idziesz? No przywitaj się, przywitaj się. A ty, ten co robi?
Naoki, też. Naoki? Chyba źle przeczytam, dobra. No idź, idź. No co czekasz? O, 59 minut, super. To go sobie tu zaprosimy od razu. Antoni, zaproś do spędzania czasu na tej parceli. Lewe się zapoznanie wesołe. O, a tu? Oj, kto to jest? Dzień dobry, panie. Ten mi się podoba, nie wiem co ty myślisz. A czemu wy macie takie minusy? Co się stało? Co ty zrobiłaś? Otwórz profil. Ale no... Przecież ty jej nic nie zrobiłaś, serio, jak kompletnie nic jej nie zrobiłaś. No chodź się z nim powitać. Czy nie możesz? Nie możesz, dobra, ja go będę pilnować, ale najpierw poszukajmy Antoniego. Gdzie jesteś, Antoni, tu? Nie mogę kamery na niego nakierować. Gdzie on może być? Gdzie ty jesteś, Antoni? Zaproś do spędzania czasu na tej parceli jeszcze. Będę tutaj tatować, a to kto? No ja go nie widzę. Wiecie co, chciałam po prostu, żeby oni już parą, jakby... O, przyszedł, przyszedł, przyszedł. Ja chciałam, żeby oni już parą po prostu zostali. Weź romantyczną. No i później. Nie możesz... On jest już swoim chłopakiem? Nie jest jeszcze twoim chłopakiem, nie? Dobra, ja tego tutaj obserwuję, bo on mi się podoba. No. Ocałuj dłonie. I romantyczna. Ale czemu ona nie może go... Zadaj ryzykowne pytanie. Oj, czekaj, 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 czekaj. Weź go zapoznaj, tylko się z nim zapoznaj. Resztę ogarniemy. Dawaj, dawaj, dawaj. Leć z niego. Okej, okay, romantyczna. Pochwal wygląd. Czy my już go znamy? Wręcz róże, no ale czemu ona nie może się mu... No czekajcie, czy on tu jest? To jest on! My to naprawimy. Ej, no ale czemu ja nie mogę jakby... No dobra, to idź, idź. W ogóle wam strasznie pasek spadł, widzę. Co mi się mu nie podoba i to bardzo, ale wiecie co? Najwyżej oni se pójdą jutro na randeczkę. I na tej randce postaram się jakoś to wszystko, powiem wam, ogarnąć, ale nie wiem czemu nie mogę, jakby wiecie, oświadczyć i tak dalej. Najwyżej troszkę poczytujemy i... No to podziel się tym nastrojem. Zabawne, żartuj o modzie może. Czemu jest zawstydzony? Daj, zabawne rzeczy są super. Co tu masz? Nieprzyjemna rozmowa, a to? Nieprzystępny sim, o nie, czy serio tak będzie szło? No bo patrzcie, tutaj nie mamy opcji, nie? Chyba, że zrobimy mały... niestety takie małe, można powiedzieć, oszustwo, ale... E,
co źle wpisałam. To jak to było? Kas? Dobra. Wiecie co? Spróbujemy, bo jeśli wystarczy... Modyfikuj słusznie, wystarczy tylko usunąć tą cechę, no to ją usunę, zastąpię inną i pójdziemy dalej jakby. Bo rzeczywiście to może być problem i przez tą cechę nie możemy jakby iść dalej. Liczę, że wpisałam dobrze kod. Mogłam coś źle wpisać. Zobaczymy. O, jest. Tak wygląda naprawdę. Udajemy, że tego nie weźmiemy. Zmienimy sobie na wesołe. I już mamy. Już teraz powinno pójść. Zobaczymy, bo jeśli będzie ta opcja, no to pójdziemy sobie chyba w tą opcję. Albo już dzisiaj damy spokój. Wiecie co, ja wrócę nią do domu. Jutro się po prostu udajemy na randkę. I tak to zrobimy. To będzie lepszy sposób, także widzimy się następnego dnia. I mamy następny dzień. Kamila jest już tutaj na randce. Stwierdziłam, że już to wszystko ominę, bo bez sensu. Poćwiczyła sobie troszkę umiejętności. Jak widzicie, ma prawie 9 poziom. Także świetnie. I czemu? Co to ma być? Poflirtuj z nim troszkę. No musimy, wiecie, podziałać jednak w tym kierunku. Rozmawiaj o smutku. I czemu on niby jest smutny? Pochwal wygląd. Z tobą nie chcemy rozmawiać, także ty se odejdź. Halo. Spróbuj pocieszyć. Później możesz coś tutaj poflirtować. Dawaj. Może się uda. Rozmawiaj o zamieci śnieżnej, tak. O. Eleganckie przeprosiny za wczoraj, powiedzmy. Okej, dobra. Czyli musimy jeszcze raz, powiem wam, podchody robić, że tak powiem. Pochwal strój. Popraw humor. No skoro tak, no to lecimy tej dowcip z cyklu puk puk. Udziel porad dotyczących gotowania, rozmawiaj o technikach fitnessu, schlebiaj. Och, spokojnie, za chwilę. O, mamy 9 poziom, super. Pożartuj. Co tu byś mogła jeszcze tu zrobić? Ożywiona rozmowa. Dawaj, dawaj. O, już nam zielony idzie ładnie. Poschlebiaj jeszcze. Rozmawiaj o zainteresowaniach. Dalej, dawaj. Jest przyjazna rozmowa, dlatego mi się wydaje, że warto iść dalej. Pochwal wampirzy styl życia. No, najpierw jedno z blad odwiedzi albo ktoś inny. Opowiedz dowcip o mimach. I później wiesz co, przyjazna. Czemu ty jesteś tam wściekła, widzę? Co się stało? Ujujuj. Utrata kontaktu. Przestań. To nie jest już zabawne. Nie. Przyjazna. Rozmowy o stylach tańca. Czy ja ci mogę to usunąć, te obawy? Modyfikuj informacje o simie. Preferencje nie. Stwórz sima. Kurczę, czy ja ci to mogę jakoś usunąć? Muszę poczytać. Dobra. Poplotkuj. Kto nie lubi poplotkować sobie? Rozbawienie w tym samym momencie raczej się nam teraz nie uda, bo jak widzicie, mam przez 4 godziny rozgniewania. Świetnie. Romans na pewno nam pójdzie zacnie. Szalony pocałunek, spróbujmy. Później weź popraw humor. Rozmawiam miejscowych wojsk. Jak ja ci to mam usunąć? Czekajcie tu. No i gdzie to jest? Tu. Jak ja mam ci te obawy usunąć? One się tak, wiecie, randomowo w ogóle pokazują, co mi się nie podoba. Na pewno dziś idzie. Patrzcie. Patrzcie na nią, patrzcie na nią.
Dziewczyna zaszalała. No wiecie, no, kto jej zabroni? Nikt jej nie zabroni. Może mi się spodoba akurat. O, chyba tak. Świetnie. Dyskutuj istnienie tam wampirów, niech będzie. Zbesztaj. No, czy ty nie możesz nic? No czemu? Wiedziu, ten twój nastrój nie mi popsuł cały mój plan na to wydarzenie dzisiejsze. Och, zdradź sekret. Nie wiem, jaki sekret. Rozmawiaj o gotowaniu. Przyspieszymy troszkę, żeby się, wiecie, to jednak ten nastrój nie gdzieś tam może szybciej skończył. Żartuj o modzie. Ja chciała, żeby ona się jeszcze z podcastem drugim. Żeby, wiecie, to była dosyć szybka akcja. Fajnie by się udało jeszcze, wiecie, w dniu ślubu. To było super. Zapytek minął dzień. No na przykład. Czy to mu się podobał, czy nie za bardzo, czy coś by tam zmienił i tak dalej, i tak dalej. O, miesz Kamila tak robić. Próbuj Filip, nie. Ożywiona rozmowa, no ile jeszcze? 55 minut. Dobra, jakoś chyba wytrzymiemy, ale... No i przez to wyjdzie nam teraz średnia randka, no świetnie, nie? Opowiedz dramatyczną historię, no. Jeśli chcecie polepszy humor, to jak najbardziej. Tak, bo my tu musimy skakiwać na etapy kolejne, a nie... nie wiem, czy on nam nie odmówi też. Okej. No to teraz lecimy u całej dłonią. Romantyczne poflirtuj. I co tu masz? Zapytaj, czy jest w związku. No warto się spytać. Słodka gadka. O tak, tak to miało być. Poproś o zostanie chłopakiem. Wydaje mi się, że on nam może odmówić. Ale trzymaj za ręce. Nie rozmawiaj, no co ty? No, że wiecie, jutrzejszy dzień to będzie taka akcja szybka. Oświadczymy i ślub. I wszystko na raz. Bo czemu nie? Romantyczny. Oświadcz się, spróbujmy. Najwyżej nam odmówi. O! O, jednak nie. Dobra. Oj. Tego się nie spodziewałam. A to, moi drodzy. Jutrzejszego dnia nadchodzi piękny dzień. Nie chcę już z nim rozmawiać, niech on sobie idzie do domu. Jutrzejszego dnia będzie piękny dzień, ponieważ, moi drodzy, będzie ślub, ale ja bym chciała, wiecie co, iść w jedno miejsce. Tylko czekajcie, czy ty tu przejdziesz na ten stok, czy byś musiała iść do tego... pewnie musisz iść na tą wyższą parcelę, nie? To chodź, zrobimy tak. Pójdziemy z tamtym gościem. Może uda nam się, moi drodzy, coś ograć. To on sen uchodźmy sobie. Z nim. Wiecie, żeby chociaż ten pasek już był tam gdzieś na zielono. Bo już to zawsze daje większe pole do manewru, do, wiecie, do działania szybszego i tak dalej. No bo jednak od samego początku, jak już tu widzicie, mają taki czerwony pasek, no to może być troszkę ciążej. Dlatego musimy zrobić wszystko, żeby to zmienić. Co nie? Idealnie. No ale proszę się tutaj szybciej ładować. Bo Kamila ma robotę do wykonania jeszcze dzisiaj. Bo jutro wielki dzień. Wiecie, jakby wszystko się udało jednego dnia, to ja bym była jeszcze szczęśliwsza. Ale wątpię, żeby aż tak szło. Dobra, jesteśmy. No i przede wszystkim musimy tutaj, wiecie, popraw humor. Sprawić, no wiecie, żeby tutaj parodyjnego Sima, żeby, wiecie, żeby się polubili i tak dalej. Później pójdziesz sobie do toalety. Nie, nie, nie. Pochwal strój, powiedz, masz super fartuszek, rozmawiaj o zainteresowaniach.
Zabawne żarty o politykach. Kto nie lubi żartów o politykach? No, znaczy się na pewno się znajdą osoby, ale wiecie o co nie. Okej. Coś tam poszło nieprzyjemne. Żywiona rozmowa może. Ale zmniejsza się pasek, moi drodzy, zmniejsza się ten czerwony pasek, to jedziemy w dobrym kierunku. Rozmawiaj o gotowaniu. Co byś mogła jeszcze zrobić? Rozmawiaj o technikach fitnessu. I może idź do tej toalety, bo się naprawdę posikasz. I co tam były za te odczucia takie nieładne? Otwórz profil. No to, to nie mamy, nic nie ma, co chodzi. Co tam, idziemy się kąpać? Gdzie on idzie? Tu idziecie? Weź ten szybki prysznic. To ja ci ten usunę. No to chodź w takim razie, bo on chyba chce wejść sobie tutaj. Jak chce, to my sobie z nim... Chodź tam. I sobie siupniesz koło niego, moja droga. Relaksuj się w gorącym źródle. Tak byś szybciej mogła, bo on za chwilę sobie stąd wyjdzie i tyle nam... Idziesz? Szybki? Prysznic? Tak, wchodź tam. A czekaj. Rozmawiaj o gotowaniu. Nie, nie, wy macie sobie razem siedzieć. Popraw humor, no to zrobimy inaczej. Jak nie chcecie sobie tam razem wejść, to będziemy inaczej działać. Ożywiona rozmowa. Żarty o politykach. Wiecie, można powiedzieć, że w sumie mam takie dwie randki jednego dnia. Patrzcie, jak kobieta. Pracowita, weź sobie go obejmij, a nie, może nas odrzucić. Ale w sumie trzeba próbować. O miejscowych łowiskach porozmawiajcie. Idealny temat. Popraw humor. Byś mogła jeszcze coś tutaj zabawnego powiedzieć. Ja przyspieszam. No, rozmawiajcie sobie, rozmawiajcie. Rahul. Nie odrzucił nas. Rozmawiaj o tej mroźnej pogodzie. Dłuższy mnie słucha o twoich zaręcznych. Gratulacje, no nie wiem, że jak się bardzo cieszę. Ja też się bardzo cieszę. Tylko wiecie, to już są kolejne zaręczyny, to nie jest podejrzane? Dla mnie by było. Przyjazne. Narzekaj na mroźną pogodę. Co to byś tu mogła? Porywająca historia. Zabawny dowcip z cyklu Puk Puk. Przyjazny. Co ty tu możesz jeszcze dać? Zapytaj, jak minął dzień. Idzie dobrze, idzie dobrze. Wiecie, nie będziemy tutaj po prostu tak podrywać przy wszystkich, bo jednak się dopiero zaręczyło i tak dalej. Nie ma co kombinować, ale wiecie, ten zielony paseczek już by tam mógł być, nie? Dobra, pokaż zdjęcia. I będziemy tutaj powoli kończyć. Wiecie, fajne jest dla mnie, żeby oni po prostu chcą, żeby troszkę tego zielonego paska, tak jak mówię, no poszło jednak, nie? Niech to sobie, powiem wam, pójdzie. Bo później będzie po prostu łatwiej. Już mamy 20 w sumie. Pochwal szczerze. Rozmawiaj o zainteresowaniach. I ożywiona rozmowa. O, super, już mamy ładny, powiem wam, zielony paseczek. Już mi się wydaje, że będzie ok. Także co, my idziemy do domu. A ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Oczywiście zapraszam do subskrypcji, do komentowania, do lajkowania i do usłyszenia. Do następnego. Papa, a my z Kamilą, dobra, niech ona sobie może tylko jeszcze dokończy tutaj te interakcje i idziemy do domu, bo przed nami wielki dzień.